ja się właśnie ogarnęłam, ubrałam się na taką jasną stylóweczkę i za chwilkę jedziemy na zdjęcia. Jedziemy w takie miejsce, gdzie są porozkładane dynie i jedziemy na zdjęcia na taką, to nie jest farma dyniowa, ale dobra, w sumie może tak nazwać farmę dyniową. Więc ostatnio same jesienne vlogi u mnie na kanale, no ale w sumie jest jesień, mamy nawet ładną pogodę, także trzeba skorzystać. No i ubrana jestem, jedziemy ze znajomymi sobie porobić jakieś fajne zdjęcia. Mam nadzieję, że wyjdą, ale to wam tam później znać, jak wyjdzie coś fajnego. I jakieś przebitki myślę wam też tam porobię. O, kościotrup. Tu. Jesteśmy na fajnej farmie dyniowej, jak widać, jeżdżą traktory, są dynie, jest fajnie, wypiliśmy sobie grzane winko. Jest pięknie i teraz idziemy robić sobie zdjęcia w czwórkę. Także tak, zdjęcia są. Ale słodki! Chodź, daj się pogłaskać. Pranie nawet wisi. Stare pranie wisi. Farma. I wchodzimy w labirynt w pole kukurydzy za chwilę i rozwiązujemy zagadkę. I gdzie idziemy? Ja... O! Dobra, my już wróciliśmy i fajne zdjęcia wyszły i w ogóle kupiliśmy sobie zaraz jeszcze ciacho, to wam pokażę. I fajne zdjęcia wyszły, jeżeli chcecie je zobaczyć, to zapraszam was na Instagrama, którego macie podanego tutaj. Ja wam pokazuję ciacho. Ogólnie tam, gdzie byliśmy, to tak się nazywa Karls. I patrzcie, jakie piękne ciacho. Zaraz kawa wjedzie druga. Czekajcie, wyciągnę. Proszę bardzo, wygląda smakowicie. Mam nadzieję, że też tak będzie smakować. Tak wygląda. Dobra, kończę. Pa! A mi przyszło właśnie małe zamówienie z Neo Nail. Zamówiłam sobie w końcu jakieś nowe kolorki. Już wam pokazuję. Nie dużo, ale są ładne i wam pokażę. Tak, to zamówiłam sobie
dwa pilniczki, taki i taki, i trzy rzeczy. Ja wam odpakuję, może wam pokażę, co. Dobra, są. To jest Snow Night, śnieżna noc. Tutaj ten jest Find Freedom. A tutaj zamówiłam sobie taką odżywkę witaminową, primer, żeby się lepiej po prostu mi hybryda utrzymywała i żeby mi się nie odklejało, tak? Bo coś mi się czasami odklejają te hybrydy. I to właśnie jest polecane, więc te wam kolorki zaraz pokażę. I ten wygląda tak, taki szary, ładny. Już takie zimowe pod święta. Ten śnieżna noc, a coś nie oszczy. I ten też taki właśnie świąteczny, zielony, brokatowy, tylko coś słabo widać. O. Taki piękny. Ten mi się mega podoba. O, mieni się. Dobra. Więc takie rzeczy. O, tutaj widać lepiej ten kolor. I przyszła kolejna paczuszka. Jest to Sinse. Już wam pokazuję, co tam tym razem zamówiłam. Jest to taka ładna biała koszula, na przykład na święta czy na coś. O, z takimi ładnymi guziczkami, z takim kołnierzykiem i ona na stronie nazywa się taka retro. Koszula, ja mam rozmiar S i kosztowała 60 zł. I ma takie bufki i naprawdę jestem zachwycona. Ona jest taka krótsza do włożenia w spodnie. Rękawki ma tak zakończone i jest naprawdę ładna. No, wzięłam eskę, bo tak miała modelka taką na sobie i ostatnią koszulę, jaką zamawiałam z Sinse, nie wiem, czy wam w sumie pokazywałam, też białą, tak, tylko że taką, taki całkiem inny krój, taka bardziej puszczona. To też miałam eskę, więc tam też sobie wzięłam eskę, mam nadzieję, że będzie dobra. I koszula prezentuje się tak i naprawdę jest piękna. To sobie włożyłam w leginsy, ale właśnie do jakichś czarnych spodni skórkowych będzie pięknie. Ja się wam nie pokazuję, bo niedawno wstałam i nie wyglądam najlepiej, ale koszula mega. Jestem zadowolona z koszuli. Kolejna paczka i tym razem już ostatnia i to jest czapka na zimę z Reserve. Mam nadzieję, że będzie dobra i taką jak chciałam. No wszystko tak przychodzi w pojedynczych sztukach, bo nie było wszystkiego, czego chciałam w jednym sklepie, więc... Więc to już ostatnia paczucha, którą wam pokazuję. Otwieramy i zobaczymy.
już na zakupach. Wyjechaliśmy z takiego nowego centrum, które tutaj otwarli. Praktycznie jest taki sklep jak Walmart, coś takiego w podobie. Byliśmy tam i to jest coś takiego jak Kik, Teddy, ale się śmiejemy, że trochę taki amerykański. Zakupy zrobione, może właśnie będą jakieś hole zakupowe. Także na pewno czegoś się spodziewajcie, jakiegoś holu. Teraz jedziemy jeszcze do jednego Teddy'ego zobaczyć za ramkami, bo kupiliśmy sobie takie plakaty, takie obrazy na ścianę. Później jeszcze jedziemy do DM-u i na sam koniec do Kauflandu. Już do Kauflandu był to Real, teraz już jest przerobiony na Kaufland, bo w sumie nie wiem, czy mówiłam. I do domu, jestem już taka głodna i zawsze jak jedziemy na zakupy, to nam schodzi pół dnia na to wszystko. Słuchajcie, wróciliśmy, rozpakowuję się i za chwilkę wam może co nieco pokażę, a zobaczę co do hola, co wam pokażę teraz, ale jestem taka głodna, bo jestem cię tylko na jednej kanapeczce małej, którą zjedliśmy teraz jeszcze w aucie. Dramat, idę jeść, zaraz coś, także najpierw rozpakuję i zaraz wam pokażę jeszcze. Dobra, słuchajcie, na szybko co? Zaczynamy haul z siaty i są to dwie siatki mamy i są to zakupy z Kauflanda, więc zaczynamy. Jogurciki, takie deserki, tu są takie puddingi, więc jest ich kilka. Kolejny, o jeszcze kolejny. I kolejny. Dalej mamy maliny, dwie śmietanki, trzydziestki, mleko, kolejny taki jogurt, ten płyn pięknie pachnie, polecam, mam nadzieję, że też się będzie utrzymywał długo zapach, więc jeden płyn, pomidory. Papryka, ser, taki sypany, ten jogurt musi być pyszny, z karmelem, jajeczka, ogórki konserwowe, dwa masła, jedno takie, na wypróbowanie. Ta musztarda też jest dobra, ją bardzo polecam, jest pycha. Ser w kostce, bo będę robić sałatkę i też tu do sałatki fasola czerwona i kukurydza. Dobra, pierwsza pusta i lecimy z drugą. Jakieś zupki chińskie muszą zawsze być na czarną godzinę. Grześka sobie wzięłam z działu polskiego, bo mamy taki dział polski. Tu wzięłam już takie świąteczne Kinder niespodzianki Oliwii. Gdzieś tu jest druga. Mam nadzieję, że nie pękła. O, taki deser, jakiego kiedyś jadłam i jest pycha. Polecam, jak będziecie widzieć gdzieś taki deser, to sobie spróbujcie. O, tutaj jest Kinder, ale dobra. Z działu polskiego sosy czosnkowe z winiary też je uwielbiamy z Kubą. Więc wzięliśmy dwa. Drugie Kinder Jajko było na promocji, więc już w sumie wzięłam. I z działu polskiego jeszcze jeżyki. Tak, dalej pieczarki. Mięso mielone. Warzywa Azja. Pomysł na zapiekankę. Frytki. Tak, mleko bananowe. Nuggetsy, więc to będzie na obiad frytki, nuggetsy z sosem czosnkowym. Mam surówkę. Dwie paczki bułek. I ostatnie dwie zupki chińskie. No i to jest na tyle. Ja to teraz ogarniam i widzimy się później. Zawsze nie było tak pięknie, to dzisiaj obiad na gotowo, gotowe frytki, gotowa surówka, gotowy nawet sos i gotowe nuggetsy i do tego Helenka, także smacznego i oglądam YouTube. Dobra, i z tych sklepów, co wam mogę pokazać, co nie będzie holu,
To. Patrzcie. Jest to Pumping Spice Latte z Isany. Na pewno u was też jest. I pachnie pięknie. Muszę sobie aż powąchać. No cudownie pachnie. Więc sobie wzięłam. Żel pod prysznic. Wzięłam termometr, bo nie mamy tutaj żadnego termometru, więc wzięłam. I kolejny sklep to jest ten, co się śmiałam, że jak Walmart, jak ten amerykański. I nazywa się Woolworth. No, podobnie. Więc wzięliśmy sobie takie majki. Zwykłe takie ostrzejsze. Tutaj wzięłam dwa takie świąteczne winter edycja dyfuzory do odświeżacza. Jeden taki i drugi taki. Kolejna rzecz. Szukałam wszędzie czapki. Zamówiłam jedną. To w niej wyglądałam tak śmiesznie, że dzisiaj poszła do odesłania. Ja wam ją chyba nawet nagrałam. Więc wam wrzucę to teraz, że jaka jestem zadowolona, więc macie to teraz. No i ją odesłałam, a znalazłam taką. Tylko za 4 euro. Z takim pomponikiem i to jest taka typowa gruba boba. Taki efekt, jaki chciałam, że nie chciałam takiej czapki, która będzie mi dolegać i będę wyglądać w niej jak w czepku. Tylko chciałam taką bobę typową i ona jest właśnie taka, a tak się zdenerwowałam, że zamówiłam kolejną z Zary sobie czapkę. Ale ona już była droższa, bo kosztowała 60 zł, więc jak mi przyjdzie, to albo ją odeślę. I też właśnie beżowa, jakbym jeszcze jakiś inny kolor wzięła, no to by może zostawiła, chociaż podobno jest ciemniejsza. No zobaczę, najwyżej ją odeślę, a tą sobie zostawię. I ostatnia rzecz, której już mi bardzo brakowało. Jest to mikser. Wzięliśmy po prostu jakiś taki zwykły z niższej półki, że tak powiem, za 13 euro. Jest ładny, będę mogła w końcu ciasta robić. Ja i tak dużo w sumie nie piekę, więc póki co nam taki wystarczy. Jest bardzo ładny, bo jest biało-szary. O, malutki, poręczny. Także tak, a z reszty będziecie mieć, te opakowania też bardzo ładne są, a z reszty będziecie mieć haul zakupowy, także czekajcie, bo będzie haul z Kika, Teddy'ego i DM-u, taki jeden łączony. A ja się już żegnam z wami w tym vlogu, pa i do kolejnego.